Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Patrzcie, gdzie ja jestem, na Palinowie. Nie było mnie tutaj, nie wiem, chyba z 3 albo nawet 4 dni. No, powrót wielki. Czemu tu nie ma łóżka? A, bo wiem, że tu nie ma łóżka, bo mi tata hejtera zabrał to łóżko. Co to jest za tunel? Dobra, nieważne, nieważne, nie wiem, nie chcę na to patrzeć nawet. W każdym razie widzowie, w dzisiejszym odcinku musimy zajść do taty hejtera, ponieważ sytuacja nie jest kolorowa. Dlaczego? Dlatego, że potrzebuję odzyskać moją willę, a nawet nie tylko moją, tylko również willę Dave'a. Patrzcie, mam tutaj kartę dostępu, którą mamy mieć do tej willi. No i ostatnio gadałem z tatą hejtera, żeby oddał nam tą willę. I on musi nam ją oddać, bo już po prostu nawet powiedział, że to zrobi. Obiecał nam to, więc ja dzisiaj idę powiedzieć do Dave'owi, bo on chyba nawet o tym nie wie, że tą willę mamy odzyskać. Już tutaj lecę do Dave'a. No i mam nadzieję, że Dave się ucieszy. Pójdziemy do niego i mam nadzieję, że oficjalne przekazanie willi będzie. Dlaczego to jest jajko? Kto się wyprawia? Kup? Dawidzie, Dawidzie! Halo! O, halo! Halo, zapraszam tu. Możesz wytłumaczyć mi jedną rzecz? Czy ty się gdzieś wybierasz? Czy sprzedajesz ten dom? Nie, go nie sprzedaję, czemu? No bo jest kup. Ale to brylok kup. A, brylok. Nie dom. Myślałem, że dom sprzedajesz. Nie dom, nie. A czemu tu jest jajko nad tym? Nie wiem, stary, ja też teraz patrzę, tu jest jakaś tabliczka. Dave, kochany, malowany, jaki kolor ty miałeś ściany. Stary, też nie wiem. Nie wiem, co to jest, stary. Nie wiem, nie wiem, takie, stary. To się takie cyrki dzieją, że to jest głowa mała. Powiem ci więcej. No. Nie wiem, gdzie są moje itemy. O nie, nie, to jest akurat problem. Straciłeś nie wiem, nie mam nic. Nie wiem. A to gdzie nie, masz kartę? Ja właśnie chciałem przyjść do ciebie tutaj, czy masz kartę dostępu swoją? Nie, to kartę dostępu mam w Enderdressie, to akurat. Tak? Wiem. To wiesz, to masz tak. Na pewno to weź, bo dzisiaj się nam przyda. Tak, mam. Czuwaj. Dzisiaj się nam przyda, wiesz? Chcesz? Nie, ja nie chcę, chcę, żebyś się miał, bo się dzisiaj nam przyda. Po co ci ona? Słuchaj, no, jakiś czas temu pogadałem z tatą hejtera i dogadałem z nim taką sytuację, że jeżeli pomogę mu uratować jego synka i wyleczyć go z bycia Grimace'em, no to, to on po prostu odda nam willę, no i też miały być powtórzone wybory, żeby na nowo mógł ktoś inny wygrać, a żeby tata hejtera nie był przywódcą. Nie wiem jak z tymi wyborami, nie mnie to jakby ja już to mam gdzieś, to niech się ktoś inny, ja nie chcę być prezydentem, ale willę chcę odzyskać, więc willę obiecał, że nam odda, ja dzisiaj idę do niego i mówię mu oddawaj willę, spocony śmieciu. Dawaj. A czekaj, to. Jeszcze... O, dobra. Cięć, tam jeszcze lampę rozwalić, ale... Co no, robisz? No bo jesteś a, właśnie, jesteś takim człowiekiem, że wiesz, tylko niszczysz komuś coś. Ej, ty masz, ja w ogóle zapomniałem, że ty masz jakieś tu wyjście. Wow! Nie no, ale nie mam. Fajny... Nie wiem, gdzie ja nie mam itemów, stary. Posiałeś dziś itemy. Posiałeś dziś itemy, nie no mam. Dobra. Nie mam. No trudno, mam nadzieję, że kiedyś się odzyskasz. Chodź, idziemy na razie. A tutaj elytry nawet nie masz. Nie mam nic. Nie mam nic, ale ja pójdę z buta, będę za to. Będę nadganiał. Dobra, chodź, idziemy do ratusza, trzeba odzyskać naszą willę. Mam nadzieję, że odzyskamy, bo no kurczę, ona się tak pięknie prezentuje na tej górze, że aż mi jest smutno, że my nie możemy w niej być. Prezentuje niej się działać. Fajnie, ale no. O, co zrobić? O, jaki dywan tu postawił. Tak, tu już wleciały, tutaj też wleciały. Co tu się wyprawia? Pracownia. Tutaj, czy on ma już 21 tysięcy obserwujących? To jest niesamowite. Jaki stół jest ładny, kurde. Co on tu nawyprawiał? A tu jest nad. Wow, a tu co to jest? Dobra, czekaj, pracownia. Nie idę, to czekaj, idę najpierw po niego, może my tam nie możemy wchodzić. Puk, puk, puk! Panie tato hejtera. Co tam? Co? Halo, dzień dobry! Co? Dzień dobry, my czekaj. Przyszli... Aha. My tak zaraz pogadamy, bo przyszli jakieś głąby, co chcecie? Nie głąby, tylko przyszli ja ludzie... Ja tego nie rozumiem, nie? Co? Naprawdę. Co? Wyzywasz mnie od głąba, a ja tutaj jestem zapisany jako twoja prawa właśnie, ręka. Właśnie, właśnie. A gdzie masz itemy? Nie mam. No właśnie. To może sobie zbroję tam przecież dla ciebie. O. Ale jakie to było smutne, że ty go oceniłeś na podstawie tego, czy ma itemy, czy nie ma. Nie masz itemów. No ja lubię tak oceniać. Dobra, ja przechodzimy dzisiaj do siebie, ponieważ patrz, widzisz co ja tutaj mam? Kartę dostępu. Karta dostępu. No to do... jest za szajs! Czemu mi tego nie oddałeś? No bo. Wiesz, to mam. Bo to jest nasza karta dostępu. My okay, potrzebujemy no. Tą kartę, ponieważ ta karta jest do naszej willi, którą dzisiaj nam łaskawie oddasz. Aha. No, tak się umawialiśmy. A w tej bajce były smoki. Nie, tak się umawialiśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak uleczyliśmy hejtera, obiecałeś, że oddasz nam tą willę, więc w tym momencie pójdziesz nam ją oddasz. Słuchaj. No. Ja mogę ci obiecać, że ja nie będę naciskał z tym, żeby były wybory ponawiane, ale willę masz nam oddać. Nie wiem, jak ci się ten gabinet podoba. Dobra, jak dobra, gabinet dobra. Ci się podoba, to ja nie będę walczyć o odzyskanie tego gabinetu, więc jak chcesz, żebym siedział cicho, to nam oddaj willę. Dobra, wiesz co, muszę pomyśleć. Nie musisz pomyśleć, ale... tylko o dawaj willę, typie! No dobra, bo chodźcie, no dobra, chodźmy tam. Ja muszę tam myśleć. Ale poczekaj, bo ja wam coś pokażę, nie wiem, czy ty widziałeś ten, Dave'o. A co? Na dole widziałem właśnie. To. To? Ale widzieliście... O co tu chodzi? To czekaj. Jest jedna rzecz. Do korzystania z pracowni upoważnione są osoby, które pracują w urzędzie miasta, czytaj ratuszu, lub są na zaprzyjaźnionych stosunkach z prezydentem miasta Palinowa, bo jest monitorowany. Okej. O kurczę, co tu się wydarzyło? Wow! O Jezu, jak to wygląda?
Ja nie wiedziałem, że to jest tak rozbudowane. No jest to trochę, no. Profesor. Dobra, ale to jest ważne. Tutaj, zobacz, co jest tutaj. Co tu się wyprawia? Willa Sze... Nie. Aha! No, nie. Może ci chcę pojechać! I to jest kozackie! Bo ja sobie zrobiłem, no... Sobie zapomniałem, że mam wam to oddać, ale sobie mogę wam nie. to oddać. I mamy... Mamy wagon z willi szefów do ratusza. To jest niemożliwe. Jaki piękny tunel! O kurczę, tu jest problem. To jest mega ładny. Jest problem, jest zakłopotanie. Czekajcie. Dobra, jadę dalej. Jadę dalej. Czekajcie, bo... Okej, tu. O, tu się tunel kończy, w sensie kończy się zrobiony. Co, ja się nie chciało, co? Ty game moda marza i tak ci się nie chce. Dobra, ej, jak idealnie pod willę szefów dojechaliśmy. Nie no, coś pięknego. Coś pięknego. Nie, zbudowałem to, specjalnie zbudowałem. Macie, dam wam wózek, weźcie. Bierzcie, jedzie wózek. Nie, daj mu! Mogę spokojnie, idę z buta. Wracają wózki. Ojej, już nie. Dobra, Veto, to może dopracować to coś. No troszkę, to troszkę tak. To nie działa. Ale co sądzisz o tym tunelu? Nie no, ej, ogólnie mega dobre to jest, bo... Właśnie fajnie, metro. Że właśnie tak szybko... Metro właśnie. Metro no. miało powstać, jak Palianowo powstało, to jakieś 2 miesiące później miałem pomysł, żeby zrobić metro. Jak widać, nie ma metra, czyli dobrze mi poszło. No widzisz, a ja zrobiłem w jeden dzień do was... Jakbym miał game moda, też by mi dobrze poszło. Dobra. Włóż kartę, aby wejść. Dobra, dlaczego to nie działa? Ale tu i tak są inne drzwi, to trzeba naprawić ten mechanizm w takim razie, ale dobra, ja mam tak, tato hejtera, proszę tak, usunąć tą klatkę stąd, bo ja mam złe wspomnienia. Ale poczekaj! Usuwaj, nie dyskutuj! Zatypulowałeś się, mordeczko, ja mam ci tyle do powiedzenia, ja to jest, to wiesz, możemy, a co mogę się do was prowadzić? Nie. Masz ratusz. Nie możemy mieszkać w trzech. Nie, masz ratusz. Ale nie mam nie domu. No, w sumie ja jestem za tym, żeby Darek się zamieszkał. Po co? Czemu? Czemu? No, czemu ale nie? To jest willa szefów, a nie willa... Ale ja jestem szefem Palianowa, nie? No właśnie. No to masz swoją willę w ratuszu. No nie, ja sobie muszę dom zbudować, bo ja w tym ratuszu... Dobra, nie chcę, ale to czekaj, ale to ja wybieram, w który będziesz miał pokój. Tu, patrz, ta klatka na środku. Pasuje? Ale on miał usunąć. Wrzucić? No to nie, już nie musisz tego usuwać. Co dorób most, żebyś miał tam Jezu, dojść. No już to usuwam, ale wy jesteście normalnie, nie wiem. Ale by miał pokój. No, petarda ale pokój. Dobra, to czekajcie, tak, ja mam oddać to, tak? Dobrowolnie. No, nie dobrowolnie, tylko tak się umawialiśmy. No właśnie. Po prostu, ej, ale, no ale nie, czekaj. Zbudowaliśmy willę, bo to po prostu dla nas było bardzo ważne, bo nawet więcej, kupiliśmy ją. Więc jeszcze musieliśmy zapłacić za to, żeby ona mogła tutaj powstać i to nie małe pieniądze. Więc po prostu należy nam się to jak psu Micha i ja czuję, że to jest po prostu nasze, nie? I to musi być nasze. No, fajnie tam. Jak no, psu Micha to się nam należy. Właśnie. Więc dobra, naprawię, pasuje czy nie pasuje? No nie no, jeszcze to rozwal, tu drzewo było, tu trzeba na nowo... Całe to rozwal i te kwiatki, kurde, ja, też. Właśnie, i te róże, bo tych róż ja nie chcę. No, bo mi się coś nie podoba, to nie może tak być, wy musicie mi w czymś pomóc. W takim razie. O, i tu jest jeszcze ten, ojej, co tu się wyprawia, dobra. Ja... Nie, panowie, jest opcja, ja mogę wam to oddać, ale pod jednym warunkiem. No. Jakim? Możecie mi zbudować dom. Dobra. Nie. Aha, to nie. Czekaj, mamy różnicę zdań, trzeba to przedyskutować. Dawidzie, zapraszam na stronę. Dobra. Nie no stary, jak mam mu jeszcze pomagać, stary? No dobra, ale on ma game moda, on da nam itemy, zbudujemy mu Havirę w 3 sekundy, on nawet będzie sam, wiesz. A umiesz latać? Nie umiem latać, kogo to obchodzić, że umiem latać? Dobra, mam pomysł. Zbudujemy ci chatę, jak nam dasz game moda. Razem to ustaliliśmy. I odbierzesz po nagraniu. No. I wtedy będziemy mogli ci pomóc budować, bo wtedy będzie, prawda, przyjemnie się budowało. No, więc co, game modzik i zbudowana Havira masz fajnie, elegancko w 3 sekundy. Myślę, nie, no to nie jest, ja się teraz nie zastanowię, ja się zastanowię i dam wam znać, ale na razie nie. No dobra, ale to zrób dla nas jeszcze jedno. Zasadź tu drzewo nam, bo ja chcę tu drzewo mieć. Takie grube. Nie, dobra, to jest lecz. Odsuńcie się, panowie, odsuńcie się. Dawaj. Nie patrzeć, idźcie do środka. Ojej, co ty tu nam wyczynisz? No dobra. No ja patrzę. Schowany jestem. Nie patrzę. Dobra, no dobra, boję się co zrobi. Co zrobi? No nic takiego no nie zrobi. No nie! Ale akurat to ciężej było. Ale one są ale spoko. No dobra. No to w takim razie git. Zbudujemy sobie domek na drzewie. Ej panowie, i tutaj zrobicie szefu. Ten. Kupicie sobie małpę, będziecie mieli zwierzaka małpę i będzie... Ej, to jednak możesz zamieszkać, jak małpę potrzebujemy, to możesz zamieszkać. Może nawet tutaj, jako małpa. No, sobie domu tylko wybuduję na drzewie. Co na to? Pasuje? Git? Co? Tatuś.
Zastanawiam. Tak, wiesz co, wiesz co. Ale jest jeden wymóg. Ej, ale jest jeden wymóg. Jak będziesz na tym drzewie, to musisz robić tak. Musisz codziennie rano, o 7 nad ranem robić. I być takimi tymi, takimi talerzami. Się oklatem, musisz się oklatem. Nagrywamy z wami odcinek, co ma się teraz 24 godziny na dachu drzewa. Nie, no może... nie będziemy tak na dachu drzewa. No na dachu. Weź, no szykuję. Ja nie mogę, no. Dobra. Nie no, ty tam mieszkasz, to jest twoje placaba, to jest twoja konsola. Dobra. Ale pasuje drzewo, czy nie pasuje nasza akcja? To jest twoja... To co, masz dwie opcje, albo pomagamy ci na Gejmodzie wybudować dom, albo zamieszkujesz tutaj na tym. No nie, wychodzę stąd. Czyli ani jedno, ani drugie, no i super. Albo dajesz nam całe zielone. O! I nie pomagamy ci w budowaniu domu i nie mieszkasz tutaj. Ej, ale to jest cios poniżej pasa, to jest cios poniżej pasa. To się samemu zniszczy. Nie, ej, co jest? Rozwal to w tej chwili, bo nie mamy wejścia na chatę. Dobra, ale poczekajcie, ale w jednym miejscu muszę zbudować jakąś taką pamiątkę po mnie. No dobra. Ale no co? 10 lat na Palinowie, jak wejdziecie, to będziecie tam widzieli to. No to... Pokaż. Dobra, no zbuduj, no. Dobra. No to już jest pamiątka. Co ty robisz? Co to jest? Chyba jest buzia. To jest zasiłnięta buzia. Ale pamiątka, no. No mega. Nawet powiem taki Picasso. Będę trzymał tutaj shulker boxa. Dobra, stary, genialne, no. No, tak, to pasuje pamiątka. Stop. Ej, dobra, chodźcie, zobaczymy, czy coś jeszcze do zniszczenia tu, jest. Tu masz do naprawy, a właśnie, musisz się zająć tym, bo tu ty to rozwaliłeś i tutaj te wszystkie... Musisz to naprawić, wiesz, bo to nie może tak być. Bo to jest tak nasyfione, że to jest głowa mała. Więc to napraw, a właśnie, dzisiaj to napraw, a my z Dawidem idziemy sobie odpocząć, dobra? I jutro chcę mieć do odebrania to wszystko. To jak coś, to ten, dzwońcie. Dobra, na maila. Dobra, to trzym się. Jakiego maila? Dawid Kowanek 2073@gmail.com. A masz już taki mail, taki tego? Dave Małpa Ratu. Nie, ten mail jest biznesowy. Ja ci składam ofertę współpracy. Dobra, już tam pracuj. Dobra, Dawidzie, możemy wrócić w takim razie naszym tunelem do... Chociaż nie, albo dawaj, albo nie, bo tu nie ma wózków, lecimy normalnie. W takim razie co, odzyskaliśmy naszą willę, wszystko jest w porządku. Patrz, nawet to drzewo nawet fajnie się prezentuje tak z daleka. Czekaj, no, muszę to... wkomponowało się w klimat. Tak, ja polecę sobie gdzieś tutaj na dalej i Nie no, stary, szczerze, to drzewo. Mega mocne, ja tam myślę, że jakiś domek tam na pewno zbudujemy. Dobra, widzowie, kończymy odcinek, zdobyliśmy naszą willę, jesteśmy znowu, dwójką szefów willi na wzgórzu. Subscribe.